Dzisiaj robiłam w muzeum talerze z pieczątkami. Robiliśmy ceramiczne ozdoby. Talerze robiliśmy z stempelkami, jeszcze dzbanki. W Muzeum Ceramiki przez całe ferie odbywały się różnego typu zajęcia dla dzieci i młodzieży, zarówno dla przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych, także trochę starszej młodzieży. W dziale historii miasta organizowaliśmy dwa typy warsztatów, w środy i w czwartki. Warsztaty wykonywania masek karnawałowych oraz warsztaty robienia pocztówek, pocztówek zakochanych, pocztówek walentynkowych. Na tych warsztatach była zaskakująco duża ilość dzieci i młodzieży. Przewyższyło to nasze wszelkie oczekiwania. Musieliśmy organizować dodatkowe grupy, ale myślę, że wszystkich udało się zadowolić i dla każdej osoby, która zgłosiła chęć udziału w warsztatach, znalazło się miejsce. Chciałabym pójść w tej masce na bal maskowy. Robiłam tak, żeby była piękna, bo zrobiłam dla mamy, dla taty i dla brata i dla siebie. Super Spidermana. Z broczatu i z bibuły i z różnych papierów. Zrobiłam masek 4. Dla mamy, dla taty, dla brata i dla mnie. Z brokatu, cekinów i kartek. A niektóre są tylko z brokatu. Pani mi dały takie dwie maski i jedną zrobiłam tak, a do drugiej nakleiłam rzęsy. W dziale ceramiki odbywały się z kolei warsztaty bardziej tradycyjnie związane z naszą profesją, warsztaty wykonywania na papierowych talerzykach, stempelków, ozdób różnego typu w oparciu o wzory, które dzieci mogły zobaczyć na wystawie ceramiki. Tam również frekwencja dopisała i była wyższa niż w latach poprzednich. Nie jest mój pierwszy raz, dzisiaj wykonywałam talerze techniką stempelek i jeszcze dzbanki na kartce. Już robiłam talerze. Taki pomysł, bo moja mama pracuje z ceramiki. Robiłam taki kubek kiedyś, no i zabrałam ten kubek, no i stąd umiem takie robić. Stempelkowałam 6 talerzy i też postępelkowałam dzbanek. Dzisiaj robiliśmy talerze, na których malowaliśmy i stempelkami. Ja zrobiłem takich 3 i jeden dzban. Dzisiaj zrobiłam 6 talerzy, bo im się przypomniała jakaś bajka. Taki zrobiłam na szybko, bo wszyscy wychodzili. I jeszcze zrobiłam o taki. No i mam pomysł z tego, no bo są wszystkie takie kolorowe, a ja lubię dużo kolorów. Ja dzisiaj zrobiłam takie jednego dzbanka i 2 talerze. Jeden był z takim kwiatkiem na środku, a drugi miał takie kółeczka i zrobiłam sobie takie bardzo kolorowe, bo najbardziej lubię kolory tęczy. Warsztaty były prowadzone przez profesjonalnych instruktorów, przez panią Bożenę Jędrzejczyk oraz przez Monikę Czarnotę. Przy współudziale i współpracy pracowników Muzeum Ceramiki przez cały okres ferii młodzież miała również bezpłatny wstęp na wystawy czasowe organizowane w Dziale Historii Miasta oraz w Dziale Ceramiki.